Drodzy, przed nami rozważanie Słowa Bożego, które zatytułowałem Rób ta, co chce ta. W jakiś sensie jest to nawiązanie do słów, które dość często możemy usłyszeć, szczególnie w okresie grudnia, kiedy jest akcja pomocowa, akcja charytatywna prowadzona przez jednego z liderów, Jurka Owsiaka, który właśnie swoją akcję pomocową Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy reklamuje z hasłem Rób ta, co chce ta. Jak wiecie, zbierane są pieniążki na zakup różnych urządzeń medycznych do naszych szpitali i niezależnie od tego, jaki kto ma stosunek do tej akcji, czy ją popiera, czy ją nie popiera, to jednak jednego nie można odmówić, że w naszych szpitalach przybyło sprzętu medycznego, przybyło różnych aparatur, które ratują życie, które pomagają w diagnozowaniu chorób. Jednak gdy patrzymy na historie biblijne, gdy patrzymy i sięgamy do Biblii, wydaje się, że jest również takie zbliżone hasło do tego, które przed chwilą powiedziałem. Przynajmniej hasło mentalnie. Oto w Księdze Sędziów, w 17 rozdziale, w wersecie 6, słowa, które przeczytała siostra Celina, a one brzmią w taki sposób. W tym czasie nie było króla w Izraelu i każdy robił, co mu się podobało. Słowa te w takim negatywnym świetle przedstawiają to, że każdy robił według własnego uzdania, postępował według własnego widzimisię i właściwie nie ma w tym wydźwięku takiego pozytywnego, ale jest raczej wydźwięk negatywny, wskazujący na jakiś brak. Przyjrzyjmy się bliżej tej sytuacji. Czy to, że w Izraelu nie było króla, tak jak w innych narodach, było czymś właściwym? Biblia sprawozdaje, że jedynym królem Izraela miał być Bóg Wszechmogący. W czasach po wyjściu z Egiptu i zdobyciu Kanaanu to Bóg miał być tym, którego wola i prawo miały być jedyne w Izraelu. Każdy obywatel tego państwa miał sławić Boga i Stwórcę. Cóż jednak z tego, kiedy Izrael szybko porzucał Bożą wierność i uczciwość względem Boga, poszanowanie dla Jego prawa. I czytamy, że oto ów wybrany naród raz po raz zostawał poddany próbie sytuacji. Nieszczęścia, niewolę, najazdy, wojny, które doświadczali Izraelici, wywoływały w nich pragnienie szukania Boga. Wtedy często przychodziło otrzeźwienie, zastanowienie się nad swoim postępowaniem i wtedy ludzie wołali do Boga Stwórcy. Bóg wysłuchiwał, Bóg pomagał, Bóg ratował, posyłał sędziów, którzy ratowali Izraela z opresji. Samsona, Gedeona, Deborę, Jeftę i kolejnych. I gdy patrzymy na historię Izraela, dowiadujemy się, że póki żył sędzia w Izraelu, to Izrael trwał przy Panu Bogu. Ale gdy tylko owego sędziego brakowało, Izrael znów popadał w odstępstwo. Gdy przypatrujemy się tej historii, to widzimy pewną cykliczność. Zastanawiam się, czy tak miały wyglądać czasy, czy tak miała wyglądać historia Izraela. Przecież to Bóg Najwyższy prowadził ów naród, przewodził temu narodowi. Czy z potęgą Boga Wszechmogącego mogło się coś równać? Czy naród, którego królem jest Bóg, miał się czegokolwiek obawiać? Czy w tym narodzie mogły być jakieś niesprawiedliwe prawa? Czy Bóg mógłby przymykać oko na niesprawiedliwość, na gwałt, na krzywdę? Czy w tym narodzie mieli być ludzie biedni albo ludzie pozbawieni wszelkich swoich praw, niewolnicy? Z pewnością nie taką przyszłość gotował Pan Bóg dla swojego ludu. Ten, który jest miłosierny, nie opuszczał go. Za każdym razem, gdy naród wracał do Boga, gdy prosił o łaskę, gdy prosił o przebaczenie, Bóg odpowiadał, Bóg pomagał. Ten, z którym nikt nie mógł się mierzyć, dbał o bezpieczeństwo tego narodu. Bóg był ich królem. Mojżesz, gdy pragnął widzieć Pana Boga, otrzymał taką odpowiedź. Zapisane jest to w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale. Przyjrzyjmy się, jakim Bogiem był Bóg Izraela. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział od wersetu 20. Ilekroć patrzę na te słowa, one mnie sprawiają też zdumienie.
i reakcją Mojżesza. 33 rozdział, wers 20 po 23. Nadto powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie oglądać człowiek i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: to miejsce przy mnie stań na skale, a gdy będzie przechodzić chwała moje, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. I w 34 rozdziale, wersetach 5 po 8, czytamy takie słowa: i stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach, na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie do ziemi i złożył pokłon. Jakiż wspaniały, cudowny Bóg, okazujący łaskę, Bóg miłosierdzia, Bóg przebaczenia. Jednak Izraelici nie chcieli mieć takiego króla nad sobą. W pierwszej księdze Samuela, w 8 rozdziale, czytamy, że do proroka Samuela przyszedł lud z żądaniem. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 5 rozdział, wersety, 8 rozdział, wersety 5 i 6. I rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to słowo, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. Oto naród zwraca się do Bożego proroka: ustanów nad nami króla, daj nam króla, aby nas sądził. Bo zobacz, jak to wszystko wygląda wokoło, jak nam się powodzi. A my chcemy być tylko tacy sami jak inne narody. Samuel przeraził się na te słowa. Nie podobało mu się to żądanie ludu. A zobaczmy, co na to żądanie powiedział Pan Bóg w wersecie 7. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Oto prośba posiadania króla w oczach Bożych była jawną niewdzięcznością. Pan Bóg mu używa nawet słów, że pogardzili moim panowaniem, moim królowaniem pośród nich. A przecież oni chcieli być tylko tak jak inne narody. Przecież my tylko chcemy się zachowywać jak inni, wyglądać jak inni, robić to, co inni. Może nawet nie chcieli się wyróżniać. Ale Bóg mówi: to jest jawna niewdzięczność, jawna wzgarda, którą okazuje mi mój lud. I gdy patrzymy na dalsze dzieje Izraela, to widzimy, że wpływ króla na stan duchowy narodu był przeogromny. I gdy był król, który stał przy Panu Bogu, to i naród stał przy Panu Bogu. Gdy pojawiał się król reformator, który wzywał do pojednania, do zawrócenia, to i z reguły naród postępował podobnie. Jednak częściej czytamy o negatywnym wpływie króla na losy narodu izraelskiego. Aż przyszła niewola i zburzenie Jerozolimy. Gdy za przykładem króla ludzie oddawali się bałwochwalstwu, nie widząc w tym nic złego. Gdy naród został podzielony, a tak dzisiaj mówiliśmy nawet w lekcji, że królowie składali swoje dzieci w ofierze demonom,
Tak samo czynili inni. I Bóg nie opuszczał swojego ludu. Wzywał, apelował, posyłał swoje sługi, proroków, nauczycieli. Tacy prorocy jak Jeremiasz, Izaasz, Micheasz byli głosami rozsądku, wyrazicielami woli Boga. Wzywali do powrotu, do odnowy. Mieli dla tego ludu poselstwo łaski, poselstwo przebaczenia. Mówili, że przecież Pan się zlituje, zawróćcie. Przestrzegajcie Bożego prawa, Bożego porządku. I co z tego, że Bóg posyłał swoich proroków, kiedy naród nie chciał słuchać? Bóg zapowiadał, że prorocy będą często osobami niepopularnymi, że będą jak wrzód, który najlepiej usunąć. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale, przeczytamy, jak to jeden król chciał zapytać Pana Boga o radę. A król mówi, po co mam go pytać? Przecież on mi tylko zło zwiastuje. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską, 22 rozdział, wers 7 i 8. Pierwsza Księga Królewska, 22 rozdział, wers 7 i 8. Lecz Jehoszafat zapytał, czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy jego zapytali? Król Izraelski odpowiedział Jehoszafatowi, jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli. Stosunek króla w Izraelu do Bożego proroka, ale ja go nienawidzę, bo on mi tylko złe zwiastuje. Do jednego z królów Pan Bóg posłał proroka Jeremiasza z poselstwem. A król, gdy otrzymał słowa księgi, ostentacyjnie czytał werset za wersetem, a potem wrzucał w ogień. A to Eliasza, który miał poselstwo dla Izraela. Gdy król go spotkał na drodze, to powiedział, to ty jesteś sprawcą nieszczęścia w Izraelu. Gdy patrzymy na tych Bożych posłańców, możemy być zdumieni tym, w jaki sposób oni byli traktowani, w jaki sposób traktowane było poselstwo, które Bóg przekazywał do swojego ludu. Gdy dziś patrzymy na tych proroków, mówimy, oż, to przecież Boży prorok, to przecież Boże słowa, Boże apele. Jak oni wtedy mogli nie słuchać? Mówimy, przecież to Stary, Nowy Testament, to Boże słowo. Dziś mamy szacunek do Bożych proroków. Bóg jednak mówił do nich, że oni nie zyskują aprobaty. Poselstwo ich się nie będzie podobać. Bo gdy wzywano do poprawy, do zawrócenia, ludzie nie chcieli tego robić. A więcej, często otwarcie występowali przeciwko prorokom. Prorocy wzywali do poszanowania prawa Boga. Do Jeremiasza Pan Bóg powiedział, że będą ciągle nastawać na twoje życie, ale cię nie przemogą. Zdumiewające jest to, że z taką łatwością i z taką wrogością wśród ludu Bożego podchodzono do tych, których posyłał Pan Bóg. Jakże często zdumiewamy się, że prorocy zyskiwali posłuch tam, gdzie się tego nikt nie spodziewał. Prorok Jonasz, posłany do Niniwy, do tego barbarzyńskiego miasta, pełnego pogaństwa, okrucieństwa. Ale tamci ludzie, gdy usłyszeli Boże wezwanie, ukorzyli się przed Panem Bogiem, oddali Mu chwałę. A oto ci, do których często Bóg posyłał swoje sługi, byli obojętni, nie patrzyli na Bożą wolę. I historia prowadzi nas wprost do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oto Mesjasz pojawia się wśród narodu wybranego, ale oto czytamy zdumiewające historie.
od samego początku nastają na jego życie. Ówczesny monarcha, król Izraela, zazdrosny o swoje panowanie, wydaje barbarzyński dekret, aby zabić wszystkie niemowlęta w Betlejemie do 2 lat. Król Izraela. Pewnie dziś powiedzielibyśmy morderca i bandzior. Otoczony przez ludzi, którzy są gotowi wykonać każde jego prawo, każdy rozkaz. Biblia sprawozdaje, że Józef, ostrzeżony cudownie przez anioła, zabiera Marię, Jezusa i udają się, szukając schronienia w Egipcie. Po kilku latach Herod umiera porażony piorunem. Jezus wraca, wychowując się w Nazarecie. Zgodnie z Bożym proroctwem zapisanym przez proroka Daniela, dotyczącym przyjścia prawdziwego Mesjasza, prawdziwego pomazańca, wyznaczonym na 27 rok naszej ery, Jezus przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela. A Jan Chrzciciel, widząc nadchodzącego Jezusa, mówi o nim: to jest prawdziwy baranek Boży. To jest prawdziwy Mesjasz. To jest Wybawiciel, to jest Zbawca Izraela. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli na pewno wypowiedź Jana Chrzciciela, którą również znamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w wersecie 27. Jan, gdy mówi o Jezusie, mówi takie słowa: to ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego, to jest prawdziwy król, to jest prawdziwy wybawca. Jezus rozpoczyna swoją służbę jako Boży Mesjasz. Uczy, uzdrawia, czyni znaki i cuda. Także się ludzie zdumiewają. Skala, wielkość tych wszystkich wydarzeń jest tak niesamowita i wprost świadczy o tym, kto przyszedł na ten świat. Mówi o boskości Chrystusa. On jest owym obiecanym królem, owym Mesjaszem. Apostołowie składają świadectwo o nim. To jest Syn Boży. Pan mój, Bóg mój, mówi apostoł Tomasz. To samo mówią kolejni. Jezus, ów obiecany Mesjasz, Pan i Król. Ale choć tysiące idą za Chrystusem, choć wielu słucha Jego nauk, jest świadkami Jego cudów, Jezus spotyka się z oporem ze strony duchowieństwa i kapłanów. Faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, nie takiego króla chcieliby oglądać, nie takiego Mesjasza chcieli widzieć. Jezus im nie odpowiada, nie pasują do ich wyobrażeń. Biblia sprawozdaje, że próbują go pochwycić na słowie, zastraszyć, a w końcu zabić. A Jezus na te wszystkie zaczepki odpowiada, płacząc nad Jerozolimą, mówi: ileż to razy chciałem was zgromadzić jak kokosz pisklęta, a nie chcieliście. A w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, w wersecie 41 i 44, Jezus mówi o Jerozolimie, mówiąc, że biada temu miastu, bo nie poznało czasu nawiedzenia swego. Biada wtedy, że gdy Jezus posyłał posłańców, posyłał proroków, oni w ogóle nie chcieli słuchać, nie odwracali się od swojej złej drogi. Biada mieszkańcom, dla których ważniejszy był zysk. Ważniejsze było wszystko inne, tylko nie Bóg. A teraz, gdy przyszedł czas decyzji, nie mieli odwagi, aby wybrać Pana Boga. A teraz to zakryte przed Tobą, mówi Jezus. Jezus zostaje skazany na śmierć, zostaje przybity do drewnianego krzyża. I widzimy Jezusa, który modli się za Jerozolimę, modli się za tymi, którzy czynią takie zło. Przebacz im, mówi Pan Jezus. Jezus zwycięża na krzyżu Golgoty. Zwycięża diabła i szatana, przynosząc zbawienie każdemu zgubionemu człowiekowi.
każdemu grzesznikowi, który w nim odnajdzie swojego króla i Zbawiciela. A odrzucenie Chrystusa przez naród przyniosło dla tego narodu straszne konsekwencje. Kilkanaście lat później wojska rzymskie otaczają Jerozolimę. Czytamy, że z ust historyków, że taki głód panował w mieście, że rodzice jedli swoje małe dzieci. Szacuje się, że w wyniku oblężenia Jerozolimy i jej zburzenia zginęło prawie 2 miliony Żydów. A państwo izraelskie straciło swoją niepodległość i państwowość. A nad krzyżem, na którym zawisł Chrystus, wisiał napis w 3 językach. Oto król żydowski. Oto prawdziwy król. Biblia sprawozdaje, że ci, którzy ufali w słowa Chrystusa, wcześniej opuścili miasto, gdy wojska rzymskie otaczały Jerozolimę. A Kościół Boży, który ustanowił Chrystus, zaczął wzrastać. Z garstki uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy rozrastał się każdego dnia. Ludzie przyłączali się do Bożego Kościoła. Nadzieja, jaką przyniósł Chrystus zmartwychwstając z grobu, stała się nadzieją Jego ludu. Ludzie opowiadali o zmartwychwstałym Chrystusie. Mówili o przebaczeniu grzechów, o ratunku, jakie Bóg przygotował dla każdego człowieka. I radość, którą z tego tytułu mieli, nie mogła pozostawać w ich sercach. Opowiadali o Jezusie każdemu napotkanemu człowiekowi. Mówili o tym, czego doświadczyli. A podstawą wiary w Chrystusa zawsze było Słowo Boże. Apostoł Piotr w 1 liście, w wersetach 19 po 21 powiedział, bo Słowo Boże wypowiadali ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Mamy to Słowo jeszcze bardziej potwierdzone. W liście do Koryntian apostoł Paweł pisał w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale, a stało się to według pism. A to przyjąłem, a było to według pism, wskazując na podstawę swojej wiary. Natomiast w 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, wersety 16 i 17, apostoł Paweł wskazuje, że Pismo Święte służy do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i że według Niego mamy osądzać swoje postawy, swoje zachowania. I o dziwo Kościół wzrastał, a Ewangelia napełniła cały ówczesny świat. Nie znaczyło to wcale, że zbawienie stało się czymś powszechnym, że odwrócenie od kłamstwa było czymś naturalnym. Uczniowie Jezusa znów znosili prześladowania na każdym kroku, a areny Rzymu zapełniły się męczennikami. Oto większość ludzi wcale nie chciała słuchać o Jezusie. Męczeństwo, tortury, śmierć, krzywda znów stały się normą. Chrześcijanin to człowiek, którego można bezkarnie zabić, można bezkarnie okraść. Możesz go skrzywdzić i nic ci za to nie grozi. I tak chrześcijanie byli prześladowani. Jednak na nic się to zdało. Śmierć jednego sprawiała zdumienie wielu. To, w jaki sposób szli na śmierć, z jaką odwagą, z jaką wiarą, powodowała, że tam, gdzie ginął jeden, pojawiało się 10. Gdy ludzie obserwowali ich spokój w obliczach sytuacji tak tragicznych, powiedzieli, że my też chcemy tak. My też chcemy mieć taką wiarę. Też chcemy mieć w pokój w obliczu wydarzeń, przed którymi stawali. Bóg w szczególny sposób działał wśród Bożego ludu. Przez swojego Ducha Świętego czytamy, że działy się znów wspaniałe znaki, cuda. Ale Bóg też szczekł swój Kościół. W historii Ananiasza i Safiry widzimy, że Bóg nie pozwolił, aby wkradali się pośród ludu do ludu Bożego jacyś fałszywi bracia. W 5 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Ananiasz i Safira pragnęli oszukać Boga, oszukać swoich braci. Kto was omamił, że nie mieliście, że można oszukać Pana Boga? Czytamy, że zarówno
Ananiasz, jak i Safira zmarli w jednej chwili. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, co o tym usłyszeli. Przynależność do Bożego ludu to nie było byle co. To są bardzo poważne sprawy. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Być częścią Bożego ludu to wielki Boży przywilej i wielki Boży dar. Ale z czasem znów możemy popatrzeć, że historia Bożego Kościoła potoczyła się nie tak, jak pewnie Bóg pragnął. Oto Kościół napełni się ludźmi nie w pełni nawróconymi. Zbory zaczęły przejawiać problemy, troski, które w przyszłości miały doprowadzić do wielkiego odstępstwa. Apostoł Paweł już wcześniej zwracał uwagę, że z was samych wyjdą ci, którzy będą się zapierać Ewangelii Chrystusowej. I Kościół przeszedł metamorfozę. W miejsce prawd biblijnych, w miejsce Słowa Bożego wprowadził nauki pogańskie, które nie miały nic wspólnego z Biblią. Biblia stała się księgą zakazaną. Nie można było zweryfikować swoich postaw. Aż całkowicie Kościół odszedł od Bożych prawd i doprowadził do zupełnego odstępstwa. Oto ci, którzy mówili, że jesteśmy dziećmi Chrystusowymi, przestali mieć cokolwiek wspólnego z Jezusem. Na przestrzeni lat i wieków jedna z cech uwidacznia się szczególnie wśród ludu Bożego. Księga Apokalipsy, 14 rozdział, wers 12. Te słowa, które często podkreślamy i które nam dzisiaj towarzyszą. 14 rozdział Księgi Apokalipsy, wers 12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Jeżeli jesteś pośród ludu Bożego, będą cię wzywać do tego, abyś zachowywał Boże przykazania. Będą mówić do ciebie, abyś zachowywał Boże prawa. Ludzie, dla których królem jest Jezus, będą mówić, że Jego słowo jest ostateczne. Skoro Jezus mówi, że coś jest złe, to jest złe. Skoro ostrzega mnie przed jakimś wyborem, powinienem się nad tym zastanowić. I dzisiaj w lekcji mówiliśmy wielokrotnie na ten temat i słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii Jana, 14 rozdziale. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Słowo moje zachowywać będziecie. Oto Boże słowa, Boże przykazania w sercu człowieka nowonarodzonego mają najwyższą wartość. A słowo Chrystusa kończy każdy dylemat. Nie możesz powiedzieć, ja kocham Jezusa. On powiedział tak, ale ja uważam, albo my uważamy, albo mój duchowy przywódca uważa, albo mój nauczyciel, mój Kościół. Słowo Chrystusa nie podlega głosowaniu. Jest słowem Króla. I jeśli się nie spodoba większości, to nie znaczy, że nie będzie obowiązywać. Nie debatujemy nad nim jak nad demokracją, czy nam się będzie podobało, czy się nam nie będzie podobało. Jest ostatecznym argumentem. Chrystus jest wtedy królem mojego serca i moim Panem, kiedy Jego wola jest ostateczna i Jego słowo jest ostateczne. I znów moglibyśmy powiedzieć, że za głoszenie Ewangelii ludzie byli prześladowani. Biblia sprawozdaje, że tułali się po jaskiniach, grotach, musieli żyć w ukryciu. Ale Bóg, jak w czasach Izraela, tak i w czasach nowego Kościoła, posyłał swoje sługi, aby wywodzić kolejne prawdy na światło dzienne. I tak przyszło poselstwo reformacji, poselstwo zbawienia z łaski w Jezusie Chrystusie. Poselstwo, które w taki szczególny sposób mówiło, że na zbawienie nie można sobie zapracować. Że dar zbawienia jest Bożym darem dla każdego człowieka, każdego, kto uwierzy. Że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jakież to cudowne prawdy o Bożej akceptacji, o Bożym zaproszeniu, o Bożym przebaczeniu. A później przyszły kolejne prawdy o chrzcie w wieku dorosłym, na wyznanie swojej wiary.
I w każdym wieku Bóg odkrywał kolejne, przez swoje sługi, kolejne prawdy ze Słowa Bożego. Oto Jezus jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. O świątyni niebiańskiej i o służbie jaką arcykapłańskiej Chrystusa. O czasie sądu i czasie przyjścia Chrystusa. I te kolejne prawdy pojawiały się wśród ludu Bożego. I każde pokolenie słyszało szczególną prawdę, szczególny apel, szczególne wezwanie, aby opowiedzieć się po Bożej stronie. I dziś jest tak samo. Bóg wzywa nas, abyśmy szukali Jego woli. I dzisiaj Bóg również posyła swoje sługi, abyśmy szukali woli Bożej. Drogie siostry, bracia, ja nie prosiłem, żeby stać w tym miejscu. Wiem, że Bóg w szczególny sposób kiedyś powołał mnie tutaj, abym mówił. I wiecie, fajnie się mówi dobre rzeczy. Łatwo się mówi dobre rzeczy do ludu Bożego, gdy opowiada się o Zbawicielu. Ale też Pan Bóg ma trudne poselstwa dla nas. Poselstwa, które wymagają refleksji i zastanowienia się. Ja nawet, gdy pisałem te słowa, modliłem się do Pana Boga, czy będę musiał te słowa powiedzieć. Czy mam się od tego uchylić? Czy mam zakończyć tylko na dobrych słowach? Ale wiecie, od pewnego czasu pewna myśl nie daje mi spokoju. Dlatego muszę powiedzieć, co Pan Bóg włożył mi do serca. Oto raz po raz z tego miejsca słyszę wezwania, które wzywają mnie do tego, abym nie słuchał mojego Kościoła. Abym nie słuchał praw, zarządzeń, które ustanowione są w moim Kościele. Raz po raz słychać, że powinienem się przeciwstawić prawom i porządkom, jakie funkcjonują w moim Kościele. Ale chciałbym rozpocząć od pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdziału, werset 12 i 13. Otwórzcie wraz ze mną. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 12 i 13. A prosimy was, bracia i siostry, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przyłożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie ich najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wiecie, żyjemy w czasie, trudnym czasie. W czasie obostrzeń sanitarnych. Jesteśmy wezwani przez uchwały również obowiązujące w naszym Kościele, abyśmy zachowywali dystans, abyśmy nosili maseczki. I mogę powiedzieć, PAL 6, tam prawo państwowe, chociaż jestem wezwany do jego zachowywania, ale państwo ma swój aparat, który wyegzekwuje moje posłuszeństwo względem prawa. Ale z jakąś dziwną niefrasobliwością bracia i siostry wzywają mnie do tego, abym buntował się przeciwko zarządzeniu mojego Kościoła. Mówią mi, że nie muszę przestrzegać, nie muszę zachowywać, bo Kościół się myli, nie ma żadnego wirusa, przywódcy się mylą, bo ja wyczytałem w internecie, bo ja usłyszałem. Dawno nie widziałem na przestrzeni tego roku tak zbulwersowanych i roztrzęsionych moich braci w Chrystusie. Tych, którzy zachowują, których uczyniliśmy starszymi zboru. Tym, których powierzyliśmy organizację nabożeństw. Dajemy im pierwsze miejsca, a potem ich lekceważymy. Uśmiechamy się do siebie, a jednocześnie mówimy, że to są ludzie bez wiary. Niedawno usłyszałem, że jestem zwiedziony, że wykonuję jakąś
jezuicką agendę. Tchórz sprzedawczyk. Natomiast ci, którzy nie podporządkowują się zaleceniom, są stawiani na pierestał jako wzór do naśladowania. Dla mnie osobiście ta sytuacja stanęła na głowie. Postawa, w której zaczynam podważać i nie słuchać zaleceń mojego Kościoła, Bożego Kościoła, stawia mnie w jednym miejscu, na jednej płaszczyźnie z buntownikiem. Bo kimże jest człowiek, który za nic ma organizację i strukturę w Bożym Kościele, który otwarcie i wypowiada posłuszeństwo. Gdy Słowo Boże mówi o uległości i poszanowaniu, on uważa, że może postępować po swojemu. Kto zagwarantuje ci dziś, pytam, że ci, którzy dzisiaj wzywają mnie do nieprzestrzegania porządku, za chwilę nie będą mnie wzywali do porzucenia ufności w kolejne prawdy dziś głoszone przez Kościół. Bo jeśli dziś Kościół się myli w sprawie pandemii, to czy się nie myli w kolejnej? Jak mam innym mówić o poszanowaniu prawa Bożego, kiedy sam się nie stosuję do prawa obowiązującego w moim Kościele? Kiedy swoją postawą mówię, ale ja mogę robić, co chcę, co mi się podoba. Rób ta, co chce ta. I oto w Bożym Kościele mamy osoby, które mają stosować prawo, na których ludzie zaczynają patrzeć z politowaniem i te, których rzekomo to prawo nie dotyczy. A gdzie jest nasza uległość i pokora? Gdzie jest troska o drugiego człowieka? Czy jeśli mój brat i przyjaciel ma obawy związane z chorobą, to ja go mam wyśmiać? Pokazać mu, jakim jestem chojrakiem? Ale gdy przyjdzie czas choroby, to już nie będzie koło niego nikogo. Bo przecież nie może chorować na chorobę, której nie ma. Apostoł pisał, płaczcie z płaczącymi. Śmiejcie się z radosnymi. Podtrzymujcie, pocieszajcie. Nie szydźcie, w żadnym wypadku nie wyśmiewajcie i nie obrażajcie. W liście do Tymoteusza w 4 rozdziale, w wersecie 3 znajdziemy słowa, które zawsze myślałem, że są kierowane do ludzi spoza Kościoła. Nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Ale dzisiaj już nie jestem do tego przekonany. Mówimy, że żyjemy w czasie wielkiego boju między Bogiem a szatanem. I wierzę, że Bóg ma swój Kościół. Powołał go, aby prowadził Boże dzieło na tej ziemi. Kochani, rozumiem, że nie wszyscy jesteśmy świadomi, dokąd prowadzą nas nasze wybory. Nawet niektórzy nasi pastorzy pokazują nam swoją postawą, że nie będą słuchać i nie będą przestrzegać zasad obowiązujących w naszym Kościele. Mówię, jakbyśmy byli ponad prawem. Bo ja uważam, bo ja mówię, bo ja jestem ponad uchwałami i zarządzeniami mojego Kościoła. Robię, co chcę. Ja. I gdzie nas to prowadzi? Dziś są ludzie bardzo bliscy mojemu sercu, którzy wzywają mnie do jawnego buntu. Wiecie, że są zbory złamane na pół. Jeden ze starszych niedawno w rozmowie ze mną powiedział, że walczyłem z tym, ale byłem sam. Dzisiaj już nikt nie nosi maseczki. Nikt nie zważa na Boże prawa, Boże zarządzenia. Czy to jest pokazanie, że już nie ma problemu, czy jest powiedziane, że jest większy problem? Gdybym dzisiaj wyszedł na to mównicę i powiedział, rób ta, co chce ta. Niech każdy co robi, co chce. Nosicie, czy nie nosicie. Wszystko mi jedno, wszystko możecie. To może zyskałbym poklask. I powiedziane by było, jakie to piękne i wspaniałe rozważanie. Ale ja dzisiaj wam mówię, popatrzmy na Boże prawo. Popatrzmy na to, w jakim miejscu się znaleźliśmy. Każdy z nas może zdecydować, czemu jest wierny. Posłuszeństwo, porządek, prawo
uległość nie jest wcale oznaką słabości, tchórzliwości czy braku wiary. Czy czego tam jeszcze? Jest oznaką szacunku i pokory i gotowości do tego, aby iść za Chrystusem i aby każdy z nas znalazł ową wartość w Jezusie. Wiecie, gdy przyszedłem do Kościoła Bożego, miałem takie zrozumienie, że niedawno obchodziliśmy uroczystość Wieczerzy Pańskiej. I gdy usłyszałem, że uroczystość Wieczerzy Pańskiej poprzedza umywanie nóg, pomyślałem sobie, o, ja bym miał umywać nogi wszystkim osobom tutaj w zborze? Ale pomyślałem sobie, skoro Pan Bóg powiedział, że mam umyć nogi każdemu z moich braci, to czemu nie? Wiecie, że byłem w błędzie, bo Pan Bóg powiedział, żebyśmy sobie nawzajem umywali nogi. Jako wyraz szacunku do siebie. A dziś w jednej rozmów w minionym czy w zeszłym tygodniu usłyszałem, a gdyby ci kazali nosić majtki na głowie, to też byś nosił. Gdzie się podział szacunek do tych, którzy walczą za nami w modlitwie? Którzy wołają w moim i twoim imieniu do Pana Boga? Gdzie pokora względem nich? Gdzie pokora dla tych, którzy prowadzą Boży lud? Skoro ja posądzam ich nawet o takie sprawy. Czy to świadczy o moim poszanowaniu? I nie myślcie, że ja mówię to tylko dlatego, że jestem starszym zboru, bo wiecie, że mamy wybory i niedługo przestanę nim być. I wiecie, gdybym wam wzywał, jeszcze raz powiem, do nieposłuszeństwa, miałbym się czego obawiać, gdybym stanął przed Panem Bogiem. Ale ja wzywam was do posłuszeństwa, do poszanowania i przestrzegania prawa i porządku nabożeństwa. Do szacunku wobec tych, którzy biorą ciężar odpowiedzialności na swoje ramię. I zgodzę się, że posłuszeństwo ma swoje ograniczenia, ale jest nim Słowo Boże. Gdy będą nas wzywać do nieprzestrzegania przykazań, to trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Tutaj kończy się moje i twoje posłuszeństwo. Jednak jeśli nie ma takiego miejsca, winniśmy jesteśmy posłuszeństwo, szacunek i pokorę oraz uległość. Mamy być wsparciem, a nie przeszkodą. Wybierajmy dobrze przeto. Prawo, a nie bezprawie. Porządek, a nie nieporządek. Niech naszym hasłem nie będzie robię, co chcę. Rób ta, co chce ta, ale czynię to, co jest, podoba się mojemu Bogu. W liście do Koryntian jest powiedziane, niech wszystko odbywa się godnie i w porządku. A na ostatnim spotkaniu modlitewnym czytaliśmy fragmenty z książki Wydarzenia Czasów Końca. I pozwólcie, że tym fragmentem zakończę. Przez Jego Ducha udzielone zostało światło, iż muszą zapanować porządek i całkowita dyscyplina w Kościele, a tego nie da się osiągnąć bez organizacji. Systematyczność i porządek widoczne są we wszechświecie, we wszystkich poczynaniach Boga. Porządek jest prawem nieba i powinien więc on być również prawem ludu Bożego na ziemi. Amen.